Cześć, tu Łukasz i Łukasz. Od 5 lat podróżujemy własnoręcznie zbudowanym campervanem. Niedawno przyjechaliśmy do Maroka, gdzie rozpoczynamy naszą nową afrykańską przygodę. Więc Marokańczycy są troszeczkę inni niż reszta arabskiego świata. Smażone kalmary, smażone krewetki, smażona rybka i jeszcze taki filecik. Ale oni śmiesznie jeżdżą. Pan mówi, że nie mogę teraz nagrywać, więc musimy skończyć nagrywanie. Cyk. Tak źle jak w Stambule. Jest cicho, spokojnie. Co prawda piesi wchodzą gdzie chcą, jak chcą. Bonsoir. Si, parking? Yes, noche. Co do tego parkingu, to jest to parking płatny w samym centrum Rabatu. Jest to jedyna opcja na spanie w centrum Rabatu. Nie ma niestety możliwości spania na dziko w całym tym mieście, ponieważ policja puka i wyprasza wieczorem. Dlatego też przyjechaliśmy tutaj na sprawdzone miejsce przez Park Fortnite i przez poprzednich Polaków, którzy już tutaj byli i mieszkali na tym parkingu. Nie wiem jeszcze ile się płaci, około 10 euro za dobę. Ten odcinek będzie z Rabatu i z Casablanki. Co do ciekawych rzeczy, to muszę wam powiedzieć, co Kasia robi na śniadanie. Ja przygotowuję mało tradycyjną marokańską potrawę, wręcz przeciwnie, bardzo tradycyjną polską, czyli sałatkę jarzynową, a robię ją, ponieważ powody są dwa. Primo, pierwszy powód jest taki, że jeszcze się nie zaaklimatyzowaliśmy tutaj i jeszcze nie do końca rozumiemy system sklepowy. Nie ma tu sklepu. Nie rozumiemy do końca targowania się. W sensie nie umiemy tego robić. No ja jeszcze nie jestem przyzwyczajona do francuskiego i do tej rzeczywistości. Więc ciężko nam jest kupować po prostu produkty. Udało mi się dzisiaj kupić jajka, dlatego są takie żółciutkie, bo są takie prawdziwe. No widać, że takie wiejskie jajka. Brudne, kupowane na sztuki. Zabrałam sobie nawet pudełko, do którego pan mi te jajka powkłada. No niestety zapłaciłam zawyżoną cenę, ale no nie umiem się jeszcze targować. Wydaje mi się, że po dzisiejszym dniu będzie mi już łatwiej. Muszę po prostu przywyknąć, wejść w ten cały system. No i zapomniałam z tego wszystkiego też jabłka do tej pysznej sałatki, więc będzie bez jabłka, ale to nic, bo jabłko nie jest dla mnie najważniejszym składnikiem. Ja nie dodaję też cebulki. Moja mama nie dodawa cebulki, więc ja trzymam się przepisu mojej mamy i zastanawiam się, jak wy przyrządzacie sałatkę, bo ostatnio miałam z kimś rozmawiać na temat tego, że wariacji tej sałatki jest multum. Dla mnie najważniejszym składnikiem jest, i to nie jest reklama płatna, to po prostu nasza wielka miłość, majonez kielecki, który zabraliśmy też ze sobą do Maroko. Także dzięki temu będzie smak taki jak u mamy. Także dzisiaj jemy sałatkę na śniadanie, ale na obiad już planujemy znaleźć jakieś właśnie prawdziwe miejsce albo chociaż restaurację, w której spróbujemy tajina i to wam też pokażemy. Dobra, rzucam jajo i mieszamy. Dobrze, zaczynamy naszą wycieczkę po Rabacie. Jesteśmy z przewodnikiem, wybraliśmy się na free walking tour, który zarezerwowaliśmy wcześniej. Z lekkim opóźnieniem, ponieważ nasz przewodnik się spóźnił, ale zaczynamy i idziemy zwiedzać Maroko i dowiemy się dużo historii. Także ile się będzie dało, będziemy wam przekazywać. Na początku zapytałam naszego przewodnika o znaczenie dziwnych literek, które spotkaliśmy na znakach drogowych czy napisach budynków. Wytłumaczył nam, że jest to język berberski, czyli rdzennej ludności, która zamieszkuje tereny północnej Afryki. Od razu zaznaczył również, że zamiast słowa Berber dobrze jest używać nazwy Amazir, po polsku Amazygowie. Tak wolą być nazywani, ponieważ słowo Berber ma negatywne konotacje. Co ciekawe, wspomniany język do niedawna używany był tylko w mowie, a w formie pisemnej pojawił się w Maroku 13 lat temu. Na trasie naszej wycieczki znalazła się katedra katolicka, gdzie dowiedzieliśmy się, że w Maroku panuje wolność wyznania i chociaż większość mieszkańców praktykuje islam, są tu również katolicy, Żydzi i inni.
W Maroko nie można kupić alkoholu tak wszędzie, na ulicy, nie ma też reklam. Natomiast za mną jest taka sieciówka, La Bonne Maison, i tam w środku jest alkohol. Są też sklepy, takie sieciówki. Na Maroku nie ma tak dużo sklepów takich spożywczych jak w Europie, ale Carrefour przyjechał i w Carrefour jesz, i tam też są podobno takie osobne pokoje, w którym sprzedają procenty. Moi drodzy, jesteśmy teraz pod mauzoleum Mohameda V. To jest ten budynek za mną z zielonym dachem. Jest tutaj bardzo dużo jeszcze kolumn i pozostałości historycznych. Jest tu dużo ludzi, jak na niedzielne popołudnie. Natomiast, o, pan mi próbuje sprzedać coś. O, co? No, pan mówi, że nie mogę teraz nagrywać, więc musimy skończyć nagrywanie. Cyk. Mauzoleum to miejsce spoczynku króla Mohameda V oraz jego dwóch synów. Mimo że od jego śmierci minęło już 61 lat, mieszkańcy wciąż o nim pamiętają. To właśnie jego polityka doprowadziła Maroko do uzyskania niepodległości od Francji. Wtedy też przekształcił on sułtanat w królestwo. Mauzoleum znajduje się na placu, na którym możemy podziwiać osobliwe kolumny. Są to pozostałości po nigdy nieukończonym meczecie, który zrujnowało trzęsienie ziemi. W całości przetrwała do dzisiejszych czasów wieża minaretu, nazywana wieżą Hasana, która jest jednym z symboli miasta. Mury, które widzicie za mną, to są mury Mediny. Medina to jest taka część miasta, można powiedzieć stare miasto. Wchodzimy do środka, do części, do dzielnicy żydowskiej, no i zobaczymy, jak tam się żyje. Zgadzam się, tak, to jest stare miasto. To jest kod. Medynę tworzy labirynt wąskich ulic, w których łatwo można się zgubić. W budynkach mieszkają ludzie, a na ulicach odbywa się suk, czyli bazar, na którym można kupić dosłownie wszystko. Zresztą sami zobaczcie. Muszę wam powiedzieć, że trochę tu śmierdzi. Są bardzo różne zapachy, ale dużo z tych zapachów jest nieprzyjemnych. Takich bardzo nieprzyjemnych. Coraz ciaśniej, coraz więcej ludzi. Teraz właśnie przechodzimy przez jakąś aleję tekstylną. I są przedziwne, przeróżne tkaniny, poduszki. Kurde, niesamowicie dużo tkanin. Podobno są bardzo tanie te tkaniny. Ten gość mówi, że o, 30, czyli 3 euro za metr. Patrzcie się na te złote tkaniny tam. Wow. O, jest ten gość od tej trzciny. To wam pokazywaliśmy, jak robią z trzciny cukrowej napój. Jesteśmy na markecie. Pan teraz składa. Fajne, no. Pierwsza nowa rzecz w ustach. Moi drodzy, mam dla was super ciekawostkę odnośnie pieniążków i zarabiania. Za nami jest ulica Soli. W dawnych czasach wymieniono sól z Żydami, wymieniali się sól za złoto. I od soli wzięła się nazwa, słowo salary. Sol, salary. I teraz pokazuje się pieniążki tak, a kiedyś się pokazywało tak. To było dokładnie to samo, co teraz jest to. Kto o tym wiedział? Ja nie. Good. Really good. Co ty to jesz? To jest taka typowa marokańska zupa z pomidorów, z ciecierzycą, makaronem. Jeszcze tu jest taki mały groszek. Ciecierka to jest. Soczewica. Tak, to jest typowa żubka, którą jedzą w czasie Ramadanu, czyli w czasie, kiedy poszczą przez cały dzień od wschodu do zachodu słońca. Co prawdopodobnie zobaczymy, bo zaczyna się w tym roku koło 20 marca. Ja bym dostała troszkę więcej soli, bo moje podniebienie jest polskie. Teraz jeszcze próbuję. What's the name of it? Lubija. Lubija. To taka fasolka w sosie. Bardzo podobna do naszej fasolki po bretońsku, tylko nie jest taka pomidorowa. Bardzo dobra.
Jest mnóstwo rzeczy, które chciałbym kupić do naszego kampera, ale jeszcze nie robię żadnych zakupów, dopóki nie nauczę się targować. Spacerując ulicami Rabatu, pomyślałem, że zrobimy tutaj taką krótką reklamę, krótką autopromocję i zaproponuję Wam rabat. Jeżeli chcielibyście kupić coś w naszym sklepie, czy to będzie książka, kubek, kubek emaliowany, kubek biwakowy, to możecie na hasło rabat otrzymać 10% rabatu. Więc serdecznie Was zachęcam odwiedzić nasz sklep vanlifepolska.pl i tam dostępne są nasze książki, kubki i wszystko. Od dzisiaj do przyszłej niedzieli jest o 10% tańsze, jeżeli wpiszecie hasło rabat. Można też wykorzystać ten kupon i kupić książkę Droga w limitowanej edycji, 120 sztuk. Podpisaliśmy z Kasią 120 sztuk tej książki z autografem, więc jeżeli chcielibyście sobie zrobić prezent albo swojej ukochanej na zbliżający się Dzień Kobiet, to jest bardzo dobra okazja, żeby wykorzystać kupon, kupić książkę taniej i otrzymać jeszcze ją w limitowanej serii z autografem. Zapraszam. Dziękuję za ogłoszenie. Wyjechaliśmy tutaj w nocy z Rabatu, późno w nocy, około 22-23 nawet. Przyjechaliśmy na parking, tutaj pod Rabatem nie było nic lepszego. Żadnego parkingu, na którym by nie przeganiali, bo w komentarzach było napisane, że przeganiają. A też nie chcieliśmy w nocy szukać jakiegoś innego spotu, więc pojechaliśmy na miejsce sprawdzone. 50 dirhamów, to jest 5 euro mniej więcej do przeżycia. A chcieliśmy po prostu wyspać, bo strasznie byliśmy przebodźcowani. Strasznie dużo rzeczy się działo wczoraj, w ciągu dnia i wieczorem, i potrzebowaliśmy po prostu się zatrzymać gdzieś, gdzie będziemy mogli się wyspać i emocje opadną, i bo tak dużo nowych bodźców jest tutaj w nas, że no trudno było w ogóle zasnąć. Bardzo ciężko nam się spało, no ale szum fal w oddali pomógł troszeczkę złagodzić to zmęczenie. No i co, teraz idziemy na spacer, a potem jedziemy do Casablanki, żeby zrobić zapasy żywieniowe, a jutro mamy umówionego przewodnika i będziemy zwiedzać Casablankę, a Wy z nami. Zaciekawiło mnie, co oni tam łowią i postanowiłem się zapytać. Robię się bardziej odważny teraz i będę się pytał ludzi. I akurat trafiliśmy sobie na pana, który tam sobie siedzi z tyłu na krzesełku. I zapytaliśmy się go, co oni łowią, i powiedział, że najprawdopodobniej oni łowią kraby. Że to jest taki sposób, po prostu rzucają tam przynętę, krab sobie chwyta tą przynętę, a oni ją wyciągają. Tamten gość zdrapuje małże ze skały. Ale niebezpieczna praca. Jej, cały zalany. Jesteśmy w takim totalnie lokalnym miejscu, wszyscy na nas trochę dziwnie patrzą. W sensie, no zaskoczeni są białasami. No i nie ma tutaj turystów, wszyscy są lokalni, także na pewno będzie dobrze. No i jesteśmy nad samym oceanem, także słyszeliśmy, że w takich miejscach owoce morza będą. Zaczynamy biesiadę od chlebka lokalnego. Mały, bardzo dobry chleb, wypieczony, fajny. Posypany mąką kukurydzianą, bo na takie drobinki jak pizza czasami, które chrupią. I tu jest harissa, czyli taka pasta robiona, wydaje mi się, że z papryki, ostrej papryki. Bardzo ostra pasta. Bardzo, nie jest aż tak ostra, bo jestem w stanie ją zjeść. Mega aromatyczna, czuć tą fajną, ostrą paprykę. Sałatka marokańska, czyli pomidor, ogórek, jakaś zieleninka. Klasycznie, kolendra. Mhm. No i piękne, kolorowe oliwki, bardzo smaczne. Co my tu mamy? Rybkę, kalmary w takim fajnym dressingu. O kurde, wygląda na świeże. No mamy, proszę bardzo, smażone kalmary, smażone krewetki, smażone rybka i jeszcze taki filecik. I dokładnie taki sam talerz dostaniemy za chwileczkę, tylko że z grilla. Cena za taki talerz to 55 dirhamów, czyli około 5 euro. W Portugalii myślę, że 2-3 razy tyle, w zależności od miejsca. Także korzystamy. Korzystamy, no. Luksus.
to masz grillowane dokładnie to samo. Super. Słodyczka. Moi drodzy, ja to poleję od razu. Pozwolę sobie to polać. No ślicznie to wygląda. Kurde, za 5 eurasków tyle żarcia. Daliśmy temu radę. Jak widać po talerzach puściutko. Wykończyliśmy całe dwa talerze. Nie sami, są z nami pomocnicy. Pomocnik numer 1, pomocnik numer 2. Masz rybę. Rachunek za taki obiad to było 155 dirhamów, czyli tyle złotych. Dałem mu 20 na piwku, czyli tam 2 euro. Bo się stara chłopak. Maroko, z tego co zauważyliśmy, to wszędzie tam, gdzie parkuje dużo samochodów, pojawiają się strażnicy parkingowi, którym trzeba dać monetę. I przed chwileczką zobaczyłem, że tu temu panu się płaci 5 dirhamów, więc daliśmy mu piątkę. Ale też muszę dodać, że to nie jest tak, że akurat ten pan se wymyślił, bo widzieliśmy tutaj znak, że parking jest płatny, ma kamizelkę, więc to nie jest samozwańczy król parkingu, tylko no pracuje tutaj. Ale tacy samozwańczy też są. Samozwańczy też podobno są jeszcze, a nie, już spotkaliśmy jednego samozwańczego króla. No ale daliśmy mu chyba 2 dirhamy i też się ucieszył, także to są takie drobne sumki. Dobra, ruszamy do Casablanki! I jesteśmy w Casablance, zaczynamy naszą wycieczkę, nasz tour. Ale zanim do tego przejdziemy, musimy wam pokazać parę ujęć z przyjazdu tutaj, ponieważ Casablanca jest olbrzymim miastem, kilka milionów osób tutaj mieszka. No i było troszeczkę szaleństwa na drogach wczoraj wieczorem. Ale oni śmiesznie jeżdżą. Pip, 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 pip. Pip, pip. Teraz zaczynamy nasz tour, naszą wycieczkę. No i będziemy wam pokazywać jakieś takie najciekawsze informacje, najciekawsze miejsca w Casablance. So what happened is these mini Spanish like traders, they were coming by the port, and when they come with their ships, all they can see from the ocean side is a big white house by the port. So they name it Casablanca. In Spanish means the white house. Casa, house, Blanca, white house. Nie znajdziemy tutaj dużo zabytkowych budynków i takiego starego budownictwa typowego dla Maroka, ponieważ na początku XVIII wieku to samo trzęsienie, które dotknęło Portugalii, dotknęło również Maroko i Casablanca została zniszczona do zera. Potem została odbudowana najpierw przez tutaj lokalnego króla, a potem, kiedy podbiła Maroko, Francja, została budowana przez Francuzów. Więc znajdziemy tutaj w centrum miasta, przy głównej ulicy, przy której się znajdujemy, znajdziemy dużo eleganckich budynków w stylu Art Deco, ale generalnie Casablanca jest raczej takim bardzo nowoczesnym miastem, miastem, w którym skupia się biznes. Pan nam również powiedział ciekawostkę. Casablanca, czyli film, który tak naprawdę rozsławił przynajmniej imię tego miasta, nie był nigdy kręcony w Casablance, był w całości nakręcony w Hollywood i tam jest właśnie pokazana jakaś kawiarnia i ona jest w starej części miasta, tylko że to nie jest oryginalna kawiarnia z filmu, tylko jest odtworzona. Przeciekawe, ja byłam przekonana, że jakieś sceny tutaj kręcili, bo dawno temu oglądałam Casablanca, a tu się okazuje, że nie. It was made by a French architect called Jean-François Zivaco. He was born here and grew up here in Casablanca and wanted to build something for his city, so he built this. Właśnie weszliśmy za mury oddzielające Medinę, czyli stare miasto, od tej współczesnej części miasta. Tutaj znajduje się również suk, czyli bazar, targowisko, gdzie trzeba się targować. Trzeba. Powiedział pan, że trzeba. Jeśli będziecie oglądać właśnie meczety, które znajdują się w Maroku, zobaczycie, że one się różnią od tych, które znamy na przykład z Bałkanów. Wieże są kwadratowe i dużo większe niż te właśnie takie bardzo smukłe i wysokie. To wszystko dlatego, że Marokańczycy byli od początku bardzo niezależni od pozostałego świata arabskiego. I przez to, że znajdują się w miejscu takim, a nie innym, mają też bardzo dużo wpływów zarówno z Europy, jak i z innych krajów afrykańskich. Więc Marokańczycy są troszeczkę inni niż reszta arabskiego świata. Zatrzymaliśmy się teraz na centralnym placu Mediny.
Jest tutaj hotel taki ładny, niebieski, ale co jest ciekawe, jest tam też hamam. I pan powiedział, że tutaj chodzą do hamamu, a hamam już kiedyś wam tłumaczyliśmy, to jest taka łaźnia, do której ludzie chodzą się umyć. I pomimo tego, że już w większości mieszkań są prysznice, wanny, łazienki, to oni i tak raz w tygodniu muszą, czy no chcą, po prostu mają taką tradycję. Nawet to nie jest przykaz religijny, tylko po prostu oni wierzą, że takie mycie pod prysznicem nie umyje cię tak dokładnie, jak wymoczysz się w hamamie, wygrzejesz, robisz sobie ten peeling i tak dalej. Więc koszt takiego hamamu dla lokalsa to jest 12 dirhamów, czyli 1 euro. A jakbyśmy my chcieli iść, turyści, to on poleca raczej do takiego pod turystów już zrobionego, takiego za 50, czyli powiem za 5 euro. Widzimy tutaj drzwi, które są podwójne. Są duże drzwi i w dużych drzwiach są małe drzwi. Te duże drzwi używane są w wyjątkowych sytuacjach, kiedy przyjmuje się jakiegoś ważnego gościa, jakąś ważną osobę. Wtedy otwiera się duże drzwi. Na co dzień dla mieszkańców otwierane są małe drzwi. W związku z tym Marokańczycy nawet mają takie powiedzenie, że ktoś otworzył dla mnie duże drzwi. To znaczy, że ktoś mnie ugościł, potraktował mnie z szacunkiem. Medina, w którą tutaj chodzimy, czyli Stare Miasto, jest usytuowana tak, że ona się z jednej strony kończy przy porcie, bo Casablanca jest słynna z tego, że mają ogromny port. Był to kiedyś największy port w Afryce, teraz jest jeden chyba z największych. No i jak Francuzi tutaj zaczęli budować ten port lata temu, to ożywiło całkowicie cały ten rejon. Ludzie zaczęli przybywać po prostu do tego miasta w poszukiwaniu pracy. No oczywiście w związku z tym, że jest port, no to już był handel, przemysł, podatki, urzędy. To po prostu tutaj toczyło się życie, wszystko wokół właśnie handlu i wokół portu. People can pray inside, and outside also there is a big courtyard where another 80,000 people can pray outside. So it's, and did it ever happen that many people came there? Yeah, it's happened. It can happen in Ramadan. Uh-huh, and it's separated as well for men and women. Yeah, of course. The building was finished in August 1993. Even the king himself, in August 1993, he came and do the first prayer, and he opened the mosque. What is very interesting about this mosque, that the mosque, it was built on the water, which is really something great to build anything on the water, especially it's the Atlantic Ocean, where it was very rough and very moving, so it wasn't easy to do it, but they really had to do it. It was the wish of the king at that time, who told them that he wants the biggest mosque in the world on the water, so, and literally on the water, so because he said that there is a verse in the Quran that said that there is the throne of God is on the water. So they literally want to make it. Throne. Okay. Like it's like the mosque represents the throne of God, and it's really on the water. The minaret of the mosque is the tallest minaret of a mosque in the world. Tallest? The tallest. It's still the tallest until now. Yeah, it's more than 210 meters. Po tym ogromnym meczetem są parkingi. I tutaj za mną jest jeden z parkingów, na którym widzicie w tle kampery i kamperwana. No my nie wybraliśmy tej opcji, ponieważ jest to jakby nie było samo centrum miasta. No i po prostu jest to dosyć głośno. Ale jeżeli nie przeszkadzałby wam hałas, to można tutaj spać. Miejscówki są też zaznaczone na park Fortnite. So what's inside this actually? What's the Moroccan tea? The Moroccan tea is just like a green tea with the fresh mint and sugar. And the hot water, so we mix everything inside, and now it's ready, and we can verse it. We do like in the beginning, we do like that. We should go very high, up, like that, and we do like that. Is it to make it cold? To make it cold, and also to mix everything. So now I'm gonna mix it now like that. Yeah. So now it's gonna everything mix it. We can wait a little bit, and now we're gonna verse it again. Like that, very high. Yeah. This is the Moroccan way to verse tea. Now we can say Saha. Saha. Yeah. Saha. So should I? It means like santé. Yeah. That's good. And now I put inside. Yeah. Now you should put it back. Yeah. Put it back inside. And one more time? One more time. Yeah. One more time, or now it's ready? No, it's fine. This is Saha. Saha. Yeah, Saha. Saha. Yeah, Saha. Yeah.
Spanish. So the ice cream is like a salad. No, this is sweet. Yeah, it's very sweet. We make it very sweet. Yeah. Oh, I love it here. Thanks that I like sweet. Yeah. But it's delicious. It's delicious. Mm. It's so delicious. Yeah. It is. Moi drodzy, i tym miętowym akcentem kończymy. Oddajemy się teraz luźnej rozmówce. Zaprosił nas nasz przewodnik na herbatkę. Wszyscy się tam inni odłączyli, poszli w swoją stronę, a myśmy poszli sobie porozmawiać z nim jeszcze na spokojnie, więc dowiemy się jakichś ciekawych ciekawostek, które będziemy wam przekazywać w następnych odcinkach, żeby tak nie zawalić informacjami o Maroko i o kulturze, o religii tutaj panującej. Także mam nadzieję, że wam ten odcinek się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Za chwileczkę zobaczycie, co was czeka w przyszłym tygodniu, a my idziemy na herbatkę i do zobaczenia. Miłego tygodnia, pa! Że Marokańczycy jedzą tylko i wyłącznie prawą ręką. Lewa ręka służy do podcierania się. Myślałem, że będziemy totalnie sami, a tu jednak nie. Ktoś tu jeszcze jest. Już jesteśmy umówieni na kręcenie Wantura, więc tą parkę jeszcze będziecie mogli bliżej poznać. No, zapytałem cię chłopaków, was pięciu, o wodę, możliwość nalania wody do kampera, powiedzieli, że nie ma problemu.